złożenie przysięgi pierwszoklasisty, pasowanie na uczniów klas pierwszych, a także wręczenie pamiątkowych dyplomów pasowania na ucznia i oczywiście prezentów. Uczniowie klas pierwszych ze szkoły podstawowej w Brynicy złożyli uroczyste ślubowanie. Bardzo się cieszymy, że udało się w końcu pasować uczniów, bo to nie tylko ich święto, ale święto całej szkoły. To jest chyba najważniejsze święto w życiu ucznia. Dzieci swój etap edukacji, który zaczęły teraz od podstawówki, zaczęły w bardzo nietypowy sposób. Spotkało nas to nieszczęście, które jest na całym świecie i w Polsce. Koronawirus. Udało nam się, pomimo dużych obostrzeń, przygotować dzisiejsze pasowanie. Dzieci chyba bardzo, bardzo to przeżywały, bo nie ukrywam, że codziennie zaglądały do mnie i pytały się, jak to będzie, czy ten ołówek jest czarodziejski, czy on krzywdy nie zrobi, jak to będzie wyglądało w praktyce. Udało się, nauczyciele stanęli na wysokości zadania. Nie ukrywam też, że bardzo chcieli pozostali nauczyciele klas 4-8 przybyć na tą piękną uroczystość. No niestety ze względów bezpieczeństwa nie mogli w niej uczestniczyć. Naszym nowym uczniom z całego serca, zarówno ja, jak i grono pedagogiczne i zapewne rodzice też, życzymy samych sukcesów, samych szóstek, tego wzorowego zachowania, dążenia do doskonałości, dążenia do zdobywania jak największego zakresu wiedzy z różnych przedmiotów i tematów. Ja im życzę ze swojej strony, żeby osiągnęły jak najwyższe wyniki w nauce, co pomoże im w dalszej przyszłości w zdobywaniu wiedzy, w zdobywaniu zaszczytów jakichś i pięciu się ku górze. Na pewno w zdobywaniu wiedzy uczniom pomogą znakomici pedagodzy tutaj pracujący w szkole i dołożą wszelkim starań, żeby rodzice byli zadowoleni, a dzieci, żeby były najmądrzejsze i żeby dążyły do doskonałości. Tegoroczne pasowanie na ucznia wyglądało zupełnie inaczej niż w latach poprzednich. Wszystko ze względu na obostrzenia, jakie obowiązują w całym kraju w związku z panującą pandemią. Pomimo, że w podniesionym reżimie sanitarnym i w maseczkach, to ślubowanie w brynickiej szkole, trzeba przyznać, było niezwykle uroczyste. Podczas wydarzenia pierwszaki dały wspaniały występ, a następnie w pięknych strojach galowych, pełni zapału do nauki, złożyli uroczyste ślubowanie i dostąpili zaszczytu pasowania na ucznia. Jako pierwszy gratulacje na ręce pierwszaków złożył wójt Zbigniew Piątek. Jak podkreślał, dzień pasowania na ucznia to moment przełomowy w życiu każdego pierwszaka. Od tej chwili stają się prawdziwymi uczniami ze wszystkimi przywilejami i obowiązkami uczniowskimi. Życzył wszystkim powodzenia w szkole, zapału do nauki, wiary we własne możliwości i wielu sukcesów. Z okazji ceremonii pasowania na ucznia w imieniu Rady Rodziców gratulacje i piękne życzenia dla pierwszaków przekazała także przewodnicząca Ewa Tomasik. Życzyła, aby każdy dzień w szkole dostarczał wspaniałych oraz radosnych chwil w towarzystwie przyjaciół, a nauka stała się dla wszystkich pasjonującą przygodą. W tym roku szkolnym na terenie gminy Piekoszów do klas pierwszych uczęszcza 180 uczniów. Ślubowanie w szkole podstawowej w Brynicy złożyło 22 pierwszaków.